teraz w tym dążeniu do ograniczenia pozycji szlachty w państwie, do wzmocnienia swojej pozycji, Zygmunt doprowadził do koronacji za życia swojego syna, Zygmunta Augusta. Wtedy mamy dwóch królów, więc pojawia się pojęcie stary król i młody król. Młody to Zygmunt August, stary to Zygmunt. Najpierw w 1529 roku na Sejmie przeforsował elekcję, a potem nastąpiła koronacja 10-letniego Zygmunta na króla Polski. Oczywiście póki żył Zygmunt stary, realnym królem Polski był właśnie on, ale było od Augusta. 1538 rok to jest ten moment, kiedy umiera Zygmunt stary i Zygmunt August przyjmuje samodzielne rządy. Zygmunt August początkowo, tak jak ojciec, próbował wzmacniać swoją pozycję, otaczał się magnatami, co doprowadziło do konfliktu bardzo silnego z tymi rzeszami szlacheckimi. W 1559 roku Sejm odmówił podatków na kampanię inflacką. Przypominam, że chodziło tutaj o ten spór o inflanty. Później dojdzie do tej wielkiej wojny północnej. Król szykował się do wojny, potrzebował pieniędzy na wojsko. Szlachta odmawia tych pieniędzy. Król próbuje sobie poradzić bez tych podatków, próbuje sobie poradzić bez szlachty, no ale dochodzi do wniosku, że się nie da. No i w 1562-63 roku, na przełomie tych lat, zostaje zwołany Sejm Piotrkowski. Zygmunt August pojawia się w stroju szlacheckim. To już był taki gest w stosunku do szlachty. Zwykle ubierał się z cudzoziemska, jak mówiono wtedy. No i tam dochodzi do pojednania między królem a ruchem egzekucyjnym. Ogłoszono egzekucję dóbr, czyli królewczyzny miały wrócić do skarbu. Nigdy do końca tego nie zrealizowano. No i uchwalono pewne reformy z tych, które postulował ruch egzekucyjny. Czyli ustanowiono wojsko kwarciane. 1/4 z tego, co osoba zarządzająca królewczyznami oddawała, miało iść na wojsko. System był taki. 20% dochodów z królewczyzn brał ten, kto dzierżawił te królewczyzny. 80% oddawał państwu i z tych 80% 1/4, czyli 1/4 miała iść na wojsko, czyli 20%, czyli 1/5 wszystkich dochodów z królewczyzn. Stąd nazwa wojsko kwarciane. Jakie jeszcze reformy tutaj uchwalono na tym Sejmie i na następnym? Kontrola Sejmu nad działalnością podskarbiego koronnego i sposobem wydawania dochodów z dóbr królewskich. Podatki nadzwyczajne na duchowieństwo, na przykład w razie wojny. Zniesienie egzekucji wyroków kościelnych przez starostów. Likwidacja odrębności księstw śląskich, Prus królewskich, Mazowsza. Pozostały jeszcze jakieś tam niewielkie relikty tej odrębności. No i teraz taką szansą, wyzwaniem, jakie pojawiło się, była kwestia Inflant, dzisiejszej Łotwy i dzisiejszej Estonii. Było tam państwo kawalerów mieczowych, które no było już swoistym anachronizmem. Żyjemy przecież nie w średniowieczu, ale w czasach renesansu. No i teraz był problem, kto przejmie kontrolę nad tymi ziemiami zakonu kawalerów mieczowych. A ziemie były ważne i cenne głównie ze względu na porty. Najważniejszym portem była Ryga, wielki port nad Bałtykiem, bogate miasto. Kontrola nad Rygą dawała olbrzymie korzyści materialne płynące z kontroli nad handlem, który przez ten bogaty port przechodził. I teraz o te ziemie, jak gdyby wyciągnęli ręce przywódcy czterech krajów. Cztery kraje miały ochotę, aby kontrolować te ziemie. To jest Polska Zygmunta Augusta, czy Polska Litwa Zygmunta Augusta po Unii z Litwą Rzeczpospolita Obojga Narodów. To jest państwo moskiewskie, dla którego opanowanie tych ziem oznaczało okno na świat, oznaczało szeroki dostęp do Bałtyku, do portów, możliwość komunikacji z Europą Zachodnią. To są Szwedzi, którzy zaczynają realizację swojego planu zdobycia wszystkich ziem nad Bałtykiem i uczynienia z Bałtyku swoistego morza wewnętrznego. No i to są Duńczycy, którzy też chcieli kontrolować handel bałtycki, dla których też kontrola nad portami w Inflantach, tymi ziemiami, wydawała się rzeczą ważną, cenną, atrakcyjną. Zygmunt August dał przekonać do siebie Gotharda Kettlera, który postanowił oddać się pod opiekę Rzeczpospolitej. To przypomina traktat krakowski, tak zwany Pakt Wileński z 1561 roku. To jest bardzo podobny do układu, jaki zawarł Albrecht Hohenzoller. Inflanty zostają podzielone na dwie nierówne części. Kurlandia i Semigalia mają być dziedzicznym księstwem lennym Kettlera, natomiast reszta Inflant ma być włączona do Rzeczpospolitej. Kettler z wielkiego mistrza zakonu kawalerów mieczowych
staje się świeckim dziedzicznym władcą tych ziem. No ale oczywiście sam układ z Ketlerem dowodzi sprawnej dyplomacji ze strony Zygmunta Augusta, natomiast no, nie rozwiązuje to problemu, ponieważ trzy inne państwa miały ochotę również te ziemię zabrać. Dochodzi do pierwszej wojny północnej, która wybucha w 1563 roku. Początkowo Polska jest przymierzona z Danią, a Rosja ze Szwecją. Później dojdzie do odwrócenia przymierzy. Polska będzie w sojuszu ze Szwecją, a Moskwa z Danią. Działania wojenne trwały 7 lat. Taką rzeczą dość ciekawą jest działalność floty kaperskiej. Otóż Zygmunt August był jednym z najliczniejszych polskich władców prowadzących aktywną politykę morską i stworzył on flotę kaprów. Kaprowie to byli tacy zalegalizowani korsarzy, piraci, którzy rabowali statki przeciwnika, ciesząc się ochroną, osłoną państwa polskiego, co zresztą doprowadziło do konfliktu między królem a Gdańskiem, któremu się ta działalność floty kaperskiej nie podobała. Działania wojenne toczyły się przez 7 lat ze zmiennym szczęściem. Wojskom moskiewskim udało się m.in. zdobyć wówczas Połock. Pierwszą wojnę północną zakończył pokój w Szczecinie w 1570 roku, na mocy którego doszło do podziału spornego terytorium. I tak, Moskwa wzięła Dorpat i Narwę, Szwedzi wzięli północną część dzisiejszej Estonii z rywalem Tallinem, Duńczycy wyspy należące dzisiaj do Estonii z największą Ozylią, natomiast Rzeczpospolita Obojga Narodów, większość Inflant z Rygą. Otóż rządy Jagiellonów w Polsce opierały się na wyborze szlachty. Rządy Jagiellonów na Litwie opierały się na władzy dziedzicznej. W interesie więc Jagiellonów nie leżało zacieśnienie związku z Litwą. Kalkulacja Jagiellonów była dość prosta. Jeżeli Polacy będą chcieli utrzymać Unię z Litwą, to będą musieli nas wybierać na swoich władców. Jeżeli dojdzie do Unii Realnej, no to może Polacy i Litwini wybiorą kogoś innego. Władza Jagiellonów na Litwie była dużo silniejsza niż w Polsce. W związku z tym wydawało się Jagiellonom, że z ich punktu widzenia zacieśnienie związków polsko-litewskich dla nich może być niekorzystne. Dlaczego więc w końcu do Unii Realnej doszło? Otóż Zygmunt August miał coraz więcej lat, a nie miał potomka. Coraz bardziej realna stawała się groźba, że na nim zakończy się dynastia Jagiellonów, że Unia personalna może się rozpaść, że Polacy i Litwini mogą wybrać różnych władców, że ten związek tych dwóch państw może się rozpaść. Zygmunt August rzeczywiście do śmierci nie doczekał się potomka, chociaż podobno do końca życia łudził się, że tego potomka się doczeka. I rzeczywiście na nim wymiera dynastia Jagiellonów. Zygmunt August więc zmienia zdanie, dochodzi do wniosku, że Unia Realna Polsko-Litewska jest czymś potrzebnym i postanawia do tej Unii doprowadzić. W tym celu zwołuje wspólny Sejm, który rozpoczął obrady 10 stycznia 1569 roku w Lublinie. Początkowo sprawę nowej Unii torpedowali magnaci litewscy, którzy dominowali na Litwie. Czego oni się bali? Że na skutek Unii stracą tą pozycję dominującą, że wzrośnie pozycja szlachty litewskiej, która z kolei była za Unią, no, z dokładnie odwrotnych powodów do magnatów litewskich. Magnaci litewscy byli tej Unii przeciwni, postanowili ją storpedować i dlatego 1 marca 1569 roku, wykorzystując zadymkę śnieżną, niepostrzeżenie w nocy, w większości wyjechali z Lublina. Zniecierpliwiony tą sytuacją Zygmunt August, wykorzystując życzliwość dla sprawy Unii posłów z województw podlaskiego i wołyńskiego, ogłosił ich wcielenie do korony. Później jeszcze do korony włączono województwo wrocławskie i kijowskie. Historyk Stanisław Grzybowski oceniał. Tereny południowe od dawna ciążyły do korony, której rycerstwo brało udział w obronie Kresów Ukrainnych przed Tatarami, a senatorowie chętnie zawierali związki małżeńskie z córkami wołyńskich, podolskich i kijowskich, szybko polonizujących się magnatów. Magnaci litewscy się przerazili. Przerazili się tym, że może nie dojść do żadnej Unii, bo po prostu król wcieli po kolei
wszystkie ziemie Wielkiego Księstwa Litewskiego do Polski. W tej sytuacji zdecydowali się na powrót do Lublina. Po powrocie magnatów litewskich do Lublina znowu rozpoczynają się żmudne negocjacje i ich efektem jest uchwalona 1 lipca 1569 roku Unia Lubelska. Proszę zobaczyć, jak to wszystko długo trwało. Sejm był zwołany na 10 stycznia, 1 lipca dopiero mamy efekt tego Sejmu w postaci Unii Lubelskiej. Z tym, że trzeba pamiętać o tej przerwie, o której już przed chwilą wspominałem. Pozwólcie, że przeczytam teraz fragmenty Unii Lubelskiej. W imię Pańskie, amen. Korona Polska i Wielkie Księstwo Litewskie jest jedno, nierozdzielne i nieróżne ciało, ale także nie różnią, ale jedna spoina Rzeczpospolita, która się z dwóch państw i narodów w jeden lud zniosła i spoiła. A temu obojemu narodowi, żeby już wiecznymi czasy jedna głowa, jeden pan i jeden król spoiny rozkazował, który wspólnymi głosy od Polaków i od Litwy obrany, a miejsce obierania w Polsce, a potem na Królestwo Polskie pomazon i koronowan w Krakowie będzie. A te wszystkie rzeczy tu postanowione i obwarowane, ani przez jego królewską mość, ani przez pane rady i inne wszystkie stany i posły ziemskie obojga narodu ze wspólnym zezwoleniem, ani pojedynki, od której części i strony nie mają nigdy wiecznymi czasu być wzruszone i odmienione, ale wieczne, całe i mocno zachowane być mają. O czym jest mowa w tych fragmentach? Że powstaje jedno państwo. Jedno państwo złożone z dwóch części, czyli Rzeczpospolita, Korony Polskiej, Wielkiego Księstwa Litewskiego, zwana popularnie Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Co miało być wspólne w tej Rzeczpospolitej? Wspólny miał być władca. Czytałem ten fragment, który o tym mówił. Po śmierci Zygmunta Augusta, będziemy o tym mówić na kolejnej lekcji, Polacy i Litwini wspólnie wybiorą króla, a tym królem będzie Henryk Walesy. Miał być jeden król Rzeczpospolitej, wybierany wspólnie przez Polaków i Litwinów. Miał być jeden Sejm, złożony z Polaków i Litwinów dla całej Rzeczpospolitej. Miała być jedna moneta, tej samej wartości, ale oddzielnie bita. To trochę przypominało sytuację z euro, gdzie też mamy w strefie euro jedno euro, ale każdy naród bije bilion euro w trochę innym kształcie. Więc tu mamy jedną monetę, każdy członek Rzeczpospolitej, czyli Korona Litwa, oddzielnie biją. Miała być wspólna polityka zagraniczna i wspólna polityka militarna, obronna, czy jak to woli, wojskowa. Czy od tej pory wszystkie wojny miały być wspólne? Wspólny miał też być system celny. Co miało być nadal odrębne? Odrębne miały być urzędy, czyli będzie na przykład wielki hetman koronny, wielki hetman litewski. Odrębne będą armie. Wojny będą wspólne. W tych wojnach będą bić się obok siebie Polacy i Litwini. Będą obok siebie walczyć hetmani polscy, litewscy. Będzie nieraz tak, że hetman litewski będzie dowodził wojskami koronnymi. Będzie nieraz tak, że hetman koronny będzie dowodził wojskami litewskimi. Ale wojska mają być dalej odrębne. Odrębne ma być również sądownictwo i odrębny ma być skarb. Mamy więc Unię realną, która tworzy jednolite państwo. Mamy więc Unię realną, która tworzy państwo jedno, ale złożone z dwóch części. I te dwie części zachowują w dalszym ciągu spory poziom odrębności. Historyk Władysław Konopczyński oceniał: nigdy w dziejach odrębne narody nie zawarły trwalszego ślubu przy mniejszym zastosowaniu nacisku. Stało się to wedle życzenia setek tysięcy, na co wskazuje Konopczyński. Na dobrowolny charakter tej Unii, na to, że ta Unia nie jest wymuszona siłą, że ta Unia jest dobrowolnym związkiem, efektem negocjacji, rozmów, dogadywania się, ucierania, i że okazała się niezwykle trwała. Ja już o tym kiedyś wspominałem, mówiąc o początkach związków Polski z Litwą, o Unii w Krewie.
Od Unii w Krewie do Unii w Lublinie mija niecałe 200 lat, ale te związki Polski z Litwą przetrwają nie tylko do upadku Rzeczpospolitej Szlacheckiej, czyli kolejne ponad 200 lat do 1795 roku, ale tak naprawdę będą trwały jeszcze co najmniej do powstania styczniowego, bo jeszcze w powstaniu styczniowym Polacy i Litwini będą walczyć dalej, nie wyobrażając sobie, że po odrzuceniu jarzma zaborów mogą tworzyć odrębne państwa, a nie jedno państwo. Dopiero koniec XIX wieku, narodziny nacjonalizmu litewskiego, który w dużej mierze był antypolski, powoduje, że w wieku XX te relacje polsko-litewskie już niczym nie przypominały tych relacji z czasów, o których mówimy. Ale nie zmienia to faktu, że ten związek Polski z Litwą był związkiem niezwykle trwałym, niezwykle oryginalnym w dziejach Europy. Historyk Stanisław Grzybowski. Tak pisał o ostatnich dniach życia Zygmunta Augusta. Słab coraz bardziej, nie mógł już chodzić. Postanowił wyjechać do Knyszyna, w ukochane puszcze. Na wozie z łożem dla chorego ruszył w drogę 21 czerwca. W Knyszynie zaczął kaszleć, dostał wysokiej gorączki. Wciąż wierzył, że wyzdrowieje. Lekarze nie mówili mu początkowo prawdy. Rozpoznali suchoty. Osłabiony organizm nie był w stanie przetrzymać gwałtownego ataku gruźlicy, choroby wówczas śmiertelnej. W poniedziałek, 7 lipca 1572 roku, przyjąwszy ostatnie sakramenty, zmarł ostatni król, co nosił kołpak jagiełłowy. Historyk Władysław Konopczyński tak scharakteryzował ostatniego z Jagiellonów. Łączył litewski upór dziadka Kazimierza z włoską subtelnością Sforców, gospodarność matki i babki z jagiellońską hojnością i polskim humanitaryzmem. Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter, użytkownik Bażanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite, użytkownik Bażanin. Pozdrawiam serdecznie.